Steam Next Fest październik 2023 właśnie się rozpoczął, a w związku z tym gracze otrzymali dostęp do setek nadchodzących gier na pecety całkowicie za darmo. Dlatego więc postanowiłem przygotować materiał, w którym zestawię dla Was tytuły, którymi myślę, że warto się zainteresować. Oczywiście jestem świadomy, że niektórych tytułów może brakować na tej liście, więc sekcję komentarzy pozostawiam Wam i chętnie poczytam, które gry Waszym zdaniem także zasługują na uwagę. Nie przedłużając, zostawcie subskrypcję, by być na bieżąco ze światem gamingu i życzę Wam miłego oglądania. Ghost Runner 2 zachwyca niezwykłą mechaniką walki kataną, głębszym zwiedzaniem świata poza Dharma Tower, nieliniowymi poziomami z wymagającymi sekcjami motocyklowymi, ekscytującymi nowymi trybami i całą akcją, którą kochaliście w Ghost Runner. Walki z bossami są teraz bardziej interaktywne, pozwalając graczom wybrać, w jaki sposób przetrwać starcia z najtrudniejszymi przeciwnikami. Część druga wprowadza nowe umiejętności, pozwalając graczom być bardziej kreatywnymi i radzić sobie nawet z najtrudniejszymi starciami w bardziej dostępny sposób. Jednak przeciwnicy w Ghost Runner 2 zachowują się unikalnie w zależności od używanych przeciw nim umiejętności, co zapewnia świeże wyzwania przy każdym spotkaniu. System rozwoju gracza także został całkowicie przebudowany, dając możliwość eksperymentowania i dostosowywania rozgrywki. Star Ocean The Second Story R to bardzo ceniony drugi rozdział serii Star Ocean. Gra ta ożywa w wyjątkowej estetyce 2,5D, która łączy postacie w pixel art 2D z trójwymiarowym otoczeniem. Nowa wersja zawiera wszystko, co sprawiło, że oryginalna produkcja była tak doskonała, dodając przy tym nowe elementy. Będziecie mogli doświadczyć nowych mechanik walki, pełnych japońskich i angielskich nagrań głosowych, oryginalnej i przearanżowanej muzyki, szybkiego podróżowania i wiele więcej. Odkryjecie ostateczną wersję klasycznego, ale zmodernizowanego japońskiego RPGa, idealną zarówno dla nowicjuszy, jak i wielbicieli serii. The Talos Principle 2 to przemyślana gra logiczna z widokiem z pierwszej osoby, która znacząco rozwija filozoficzne tematy pierwszej części oraz zachwycające otoczenie, oferując coraz bardziej zawrotne wyzwania. Wcielając się w postać osoby urodzonej w nowym świecie, gdzie biologiczna ludzkość wyginęła, ale kultura ludzka żyje w mieście robotów, znajdziesz się w wirze niesamowitej przygody związanej z tajemniczą megastrukturą, skrywającą ogromne moce. Im więcej odkrywasz, tym więcej stajesz w obliczu pytań dotyczących natury kosmosu i celu cywilizacji. Rozwiążesz szeroki zakres zagadek o zróżnicowanym poziomie trudności, w tym sprytne meta-zagadki i wyjątkowo wymagające złote łamigłówki. Różnorodne nowe zdolności, takie jak manipulacja grawitacją i przenoszenie umysłu, dołączają do znanych mechanik oryginalnego Talos Principle, tworząc świeże, ale znajome doświadczenie. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin to dynamiczna gra bitewna osadzona w mrocznym, fantastycznym świecie Age of Sigmar stworzonym przez Games Workshop. Gracze wcielają się w dowódców potężnych armii i stają do walki w pięknych, ale i spustoszonych przez wojnę krainach. W grze można wybrać jedną z różnorodnych frakcji, takich jak Stormcast Eternals, Nighthunt, Sylvanet czy Blades of Khorne, a następnie strategizować, rozwijać swoje umiejętności taktyczne i prowadzić epickie bitwy przeciwko innym graczom. Realms of Ruin oferuje zaawansowany system rozgrywki, w którym decydujące znaczenie mają umiejętności dowódcze, taktyka, a także rozwijanie armii za pomocą różnorodnych jednostek i magii. Gracze mogą tworzyć własne listy armii, dostosowywać je do swojego stylu gry i eksperymentować z różnymi strategiami. W grze można doświadczyć epickich bitew pełnych niezwykłych potworów, magii i niesamowitych krajobrazów. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin przenosi graczy w fascynujący świat fantasy, gdzie walka o przetrwanie i dominację to kluczowe elementy rozgrywki. RoboCop Rock City to ekscytująca gra akcji, która przenosi graczy do futurystycznego Detroit, gdzie kontrolująca miasto korporacja OCP znów naraziła je na chaos i przestępczość. Wcielasz się w rolę słynnego RoboCopa, potężnej hybrydy człowieka i maszyny, której celem jest przywrócenie porządku i sprawiedliwości w mieście. W grze RoboCop Rock City będziesz stawiał czoła różnym przestępczym zagrożeniom, walcząc z gangami, cybernetycznymi terrorystami i innymi złoczyńcami. Twoja postać jest wyposażona w zaawansowane uzbrojenie, co pozwala na dynamiczne i widowiskowe starcia. Jednocześnie będziesz musiał podejmować trudne moralne decyzje, kierując się zasadami sprawiedliwości, podobnie jak sam RoboCop.
The Last Fate to mroczna gra akcji z elementami przygotowymi, która przenosi graczy do ponurego, gotyckiego świata pełnego tajemnic i niebezpieczeństw. Wcielają się oni w postać bohatera o nazwisku Emeric, który jest wyznawcą tytułowej ostatniej wiary, starającej się stawić czoło mrocznym siłom, które zagroziły światu. W trakcie rozgrywki gracze eksplorują mroczne lokacje, starożytne klasztory i zapomniane grobowce, próbując odkryć tajemnice przeszłości oraz zmierzyć się z potężnymi wrogami. Gra oferuje unikalny system walki, w którym można dostosowywać umiejętności i broń, by sprostać różnorodnym wyzwaniom. The Last Fate wyróżnia się swoją atmosferą, wciągającą fabułą oraz starannie zaprojektowanym światem, który przykuwa uwagę graczy i pozwala im zanurzyć się w mrocznym uniwersum pełnym nieznanych tajemnic. Kings of Sherwood to dynamiczna gra akcji, która przenosi graczy w magiczny świat legendarnego Sherwood, znanego z opowieści o Robin Hoodzie. Wcielasz się w postać odważnego zbira, który wraz ze swoją drużyną walczy przeciwko okrutnemu szeryfowi Nottingham. Twoim celem jest odzyskanie skradzionego bogactwa i przywrócenie sprawiedliwości w lesie Sherwood. Gra oferuje niezwykle emocjonujące starcia, podczas których używasz łuków, mieczy i różnych zdolności specjalnych, by pokonać szereg wrogów i strażników. Musisz zarządzać swoją drużyną, planować zadania i zyskiwać lojalność innych postaci, takich jak Mały John czy dziewczyna Marian. W Gangs of Sherwood oczekuje na ciebie rozległy, otwarty świat do eksploracji, pełen tajemniczych lasów, zamków i ukrytych skarbów. Japanese Drift Master to ekscytująca gra wyścigowa, która przenosi graczy w serce japońskiej kultury motoryzacyjnej. Wciel się w rolę utalentowanego kierowcy i zmierz się z niekończącymi się wyzwaniami, aby stać się prawdziwym mistrzem driftu. Gra oferuje realistyczną fizykę jazdy, zapewniającą emocjonujące i precyzyjne manewry podczas driftu. Gracze mają do dyspozycji szeroki wybór japońskich samochodów znanych z ulic Tokio, w tym legendarną serię Silvia, Skyline i wiele innych. Możesz dostosować swój pojazd, zmieniając wygląd i osiągi, aby dopasować go do własnych preferencji. W Japanese Drift Master gracz będzie mógł ścigać się na różnorodnych trasach, w tym wśród neonowych drapaczych chmur japońskich miast, malowniczych górskich serpentyn, a nawet na torach wyścigowych. Gra oferuje różnorodność wyzwań, takich jak zawody przeciwko innym graczom online, tryb kariery oraz specjalne wyzwania driftu. Dungeons 4 to czwarta odsłona popularnej serii gier komputerowych, która łączy w sobie elementy strategii, zarządzania i gry fabularnej. W tej grze wcielasz się w rolę mrocznego overlorda, który rządzi podziemnym królestwem pełnym potworów, pułapek i skarbów. Twoim celem jest budowanie coraz potężniejszych lochów, przyciąganie bohaterów, a następnie torturowanie ich w celu zdobycia cennej energii dusz. Dungeons 4 oferuje graczom możliwość dowodzenia swoimi podwładnymi, eksplorowania labiryntów i walki z nękającymi królestwo bohaterami. Gra zachwyca wciągającą fabułą, czarnym humorem i piękną grafiką, która ukazuje mroczny i klimatyczny świat podziemi. Enshrouded to mroczna i intrygująca gra przygodowa, która przenosi graczy do tajemniczego i niebezpiecznego świata pełnego zagadek i intryg. Wcielając się w postać odważnego odkrywcy, gracze muszą odsłonić sekrety zapomnianych ruin, stawić czoła groźnym stworzeniom oraz rozwiązywać skomplikowane łamigłówki. Gra wyróżnia się sugestywną oprawą wizualną i dźwiękową, która doskonale oddaje atmosferę niepewności i tajemniczości, a fabuła pełna zwrotów akcji zachęca do zgłębiania historii tego tajemniczego świata. Enshrouded to prawdziwe wyzwanie dla miłośników gier przygodowych, którzy cenią głębie fabuły, zagadki logiczne i fascynujące przygody. I na tym zakończymy dzisiejszą listę. Koniecznie dajcie znać, która z tych gier najbardziej przykuwa waszą uwagę, a jeżeli nie ma jej na tej liście, to pamiętajcie, aby podzielić się ją w komentarzach. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji oraz zostawieniu łapki w górę, jeżeli ten materiał wam się spodobał i do usłyszenia niebawem. Cześć!